Witam Was w tą krótką sesję. Dziękuję za zaproszenie. Będzie też sporo ćwiczeń, troszkę mniej szamańskich niż to wcześniejsze. Chciałbym zapytać na wstępie, ile osób na sali mniej więcej to są osoby, które pracują w różnego rodzaju działach HR? No nie wstydźmy się. Ile osób prowadzi własne działalności, jest właścicielami zarządzającymi? Okej. A ile osób to są siły sprzedaży w pierwszej linii frontu? Trzej. Dobra, w porządku. Ile mamy firm księgowych? Mam jakieś? O, super. To dzisiaj jest case a propos sprzedaży usług księgowych. Także może to być warte kiedyś na koła. Także zapraszam do swojego końca. Generalnie to, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć, to są takie doświadczenia, które budowaliśmy od 2009 roku, kiedy pierwszy raz troszeczkę ten social selling pozwolił nam zaistnieć w mediach ogólnopolskich za pomocą sieci kontaktów. Wtedy to był portal GoldenLine, nie wiem, czy pamiętam GoldenLine. Pamiętam? Jeszcze istnieje. Jest? Jeszcze istnieje. Tak. O, ciekawe. Coś nowego. Generalnie wtedy wykorzystaliśmy social selling do tego, aby zainteresować media naszą pierwotną działalnością, bo to, co robimy głównie, to jest trenowanie, analiza procesów sprzedaży, działów sprzedaży i pracy z zarządami. Natomiast wtedy zdoraliśmy sobie z problemu na oszczędności życia i 60 tysięcy klientów rzucimy w coworking. I to było za wcześnie. Mieliśmy drugie w Polsce biuro coworkingowe. Mieliśmy przebadane procesy otwierania takich działalności w Niemczech, w Austrii, w krajach skandynawskich. Te wszystkie miejsca odwiedziliśmy, żeby powiedzieć, że jest na to rynek, ale nie był jeszcze gotowy. Natomiast social selling pomógł nam dostać się do pulsu biznesu, dostać się do gazety prawnej i do wielu, wielu, wielu innych mediów całkowicie za darmo. Także dzisiaj nie mogę stać blisko mikrofonu. Dobra. Więc pierwsza rzecz, ćwiczenie na rozgrzewkę. Dzisiaj będziemy wykonywać kilka takich ćwiczeń. Ćwiczenie na rozgrzewkę polega na tym, aby podejść do osób, których jeszcze nie znamy. Coś sprzed chwili. Ale nie będziemy patrzeć sobie głęboko w oczy, tylko zadajemy sobie te dwa pytania. Czym się zajmujesz? I to pytanie, które opracowaliśmy na podstawie właśnie udziału w targach, w różnego rodzaju spotkaniach biznesowych. Najlepszy z możliwych tekstów, jaki znaleźliśmy i opracowaliśmy na zagajenie pierwszego kontaktu. Czyli co ciekawego robiłeś ostatnio dla klienta. I zobaczycie, jak to będzie działać. Mamy 3 minuty na parę, dwie zasady. Półtorej minuty mówimy, półtorej minuty słuchamy. OK? Uwaga. Chodzimy! Tak samo, tak. Ja pracuję w telewizji,
taka recepta, jak znaleźć dobrą partię, bardziej polecała LinkedIna niż Tindera. Ja osobiście nie korzystam, bo 5 lat jestem w szczęśliwym małżeństwie. Ostatnio urodziła mi się córeczka, także generalnie wypadłem troszeczkę z rynku, ale dostaję różnego rodzaju sygnały. I co jeszcze sprawdzam? Opinie. Okej, okay. Co jeszcze? Aktywność w sieci. Aktywność w sieci, nie? Czyli ile tam, czego tam publikuje, co tam robi, gdzie tam śpiewa, czy lubi te same rzeczy, co my, tak? I tak dalej, i tak dalej. I teraz drobna ściąga. Na podstawie tych ponad 200 firm i przesłuchania dziesiątek tysięcy różnego rodzaju rozmów telefonicznych oraz przejrzenia różnego rodzaju komunikacji mailowej albo skryptów tej komunikacji mailowej bądź też telefonicznej. To są generalnie główne rzeczy, które chce wiedzieć odbiorca komunikatu, niezależnie od tego, jakim kanałem się komunikujemy. Czy to jest ostatnio bardzo modne pozyskiwanie też klientów przez czat, ale też programistów często pozyskuje się przez czat, będąc headhunterem, rekruterem. Ktoś używa Facebooka do rekrutacji? O, sam osoby, tak? Znamy się na stronę mocy. Więc tak, te rzeczy, o których warto by było sobie powiedzieć, jeżeli ktoś chce, może cyknąć sobie fotkę. Nie ma z tym problemu. Myślę, że można będzie później wysłać tą prezentację, prawda? Nagrywa się. Okej. Więc te rzeczy chcemy wiedzieć. Teraz tak. Case study. Najbardziej seksowny zawód na świecie to? Księgowy. Teraz mówiłem do siebie kolejny. Więc tak. Komunikacja, którą napotkaliśmy pierwotnie, bardzo ciekawa, bardzo angażująca. Jak widzicie, mnóstwo różnego rodzaju call to action. Generalnie nawet nie wiadomo, że chodzi do końca o księgowość. Tak? Jesteśmy firmą, która kompleksowo zabezpiecza interesy klientów w wielu wymiarach. Nie tylko na płaszczyźnie finansowej, ale również w aspektach prawnych. Oferujemy obsługę kontrolną. I teraz tak. Przykład negatywny. Jak to można by było poprawić za pomocą tego mechanizmu, który zaraz poznacie? Jeżeli zlecasz prowadzenie księgowości i dalej płacisz srogie podatki, a księgowa dzwoni tylko, żeby wydusić z ciebie zaległe faktury, to mamy co najmniej kilka tysięcy złotych powodów, żeby zacząć od wypicia kawy. Jest call to action, tak? Kto kojarzy, czym jest call to action? Wezwanie do działania. Wiemy konkretnie, jaki kolejny krok powinniśmy wykonać. Wracamy do slajdu. Tutaj. Prawda? Czyli zastosowanie tej ściągi. Przykład do zastosowania tej ściągi. I teraz tak. To, co trapi większość klientów i to, co trapi większość osób, które odbierają od was komunikację, to, czy warto wam zaufać. I teraz prosiłbym o rozdanie takiej formatki, która pozwoli nam wykonać kolejne ćwiczenie. A wy zastanawiajcie się już, co takiego można by było powiedzieć tej drugiej stronie w krótkim komunikacie przy zaproszeniu na LinkedIn, żeby bardziej mogli wam zaufać. Macie w formatkach kilka kluczowych pytań, które pozwalają odpowiedzieć na to pytanie. I teraz tak. 3 minutki na to, żeby przygotować się do odpowiedzi na to pytanie. 3 minutki. A później od razu przejdziemy do zastosowania, tak żeby zobaczyć, czy drugiej osobie, z którą będziemy ćwiczyć, zaświecą się oczy na samą myśl o współpracy z nami. No tak się nie do końca stanie, ale chodzi o to, żeby zacząć ten proces. Jakie są pytania? Jeżeli ktoś ma pytania, podnosi rękę, ja podchodzę.
pytania, które mają naprowadzić Was na to, jaki komunikat podać drugiej stronie, żeby mieć większą szansę na zbudowanie zaufania. A właśnie, mam długopisy? Zdajcie, czego ty tam są długopisy? Jeżeli ktoś potrzebuje długopisy, to podniesie rękę. Nie da się pisać bez długopisu. Słuchajcie, 2-3 mocne zdania. 2-3 odpowiedzi na te pytania, które najbardziej Wam się podobają. Dla Pawła tam długopisy, dla Pawła. Sobie, żeby móc to wypowiedzieć na głos, żeby zobaczyć, czy się dobrze z tym czujecie. Czytamy pytania, odpowiadamy na 2-3, które najbardziej nam pasują w kontekście tego, czym się zajmujemy, żeby od razu móc powiedzieć o tych rzeczach, które mają wpływ na to, żeby druga strona bardziej nam zaufała. Sam temat budowania zaufania to jest u nas na studiach podyplomowych na angielsku ponad 25 godzin, więc ciężko jest to zawrzeć w 20 minut. Ale to jest ściąga z tych studiów, więc... 28 sekund. Wstajemy, łapiemy osobę, z którą nie mieliśmy wcześniej kontaktu i pytamy, czemu warto Ci zaufać? A druga strona odpowiada. 1,5 minuty na osobę. Thank you.
I teraz tak. Gdzie możemy tego użyć? Warto sobie to przepracować ze swoimi znajomymi w firmie, w biurze i tak dalej. Te rzeczy, które zazwyczaj sprawdzają osoby, które chciałyby wam zaufać i te miejsca, w których powinniście albo możecie uzupełnić wypracowane dzisiaj zdania, to są przede wszystkim informacje o was, najlepiej, żeby to było w fajnej formie graficznej, to są jakieś artykuły i aktywności i to są preteksty do zapraszania nowych, nieznanych osób. Jeśli wiecie, o czym mówię. I teraz tak, rekomendacje i umiejętności do potwierdzenia. Bardzo dobrym pretekstem do tego, żeby odświeżyć stare znajomości, jest uderzenie do osób, z którymi wykonywaliście wcześniej projekty, aby dodali wam umiejętności i rekomendacje. A przy okazji warto, żebyście później, będąc zapytanymi, co takiego ciekawego robicie, mieli proste, przygotowane, mówione z odpowiednim akcentem, szybkością i pewnością w głosie odpowiedzi, dlaczego warto wam zaufać i co ciekawego ostatnio robiliście. To jest bardzo ważny i niedoceniany oręż handlowy. Dziękuję, daję głos do studia.